Moi drodzy, myszka Miki właśnie straciła swoje prawa autorskie, no i weszła do domeny publicznej. Czyli każdy może sobie wziąć tę postać i zrobić na podstawie jej film, książkę, nie wiem, wiersz. No i nie minął dzień, odkąd weszła do domeny publicznej i już dostaliśmy zwiastun horroru. No oczywiście, było to wiadomo już z rok temu, że ten horror jakiś powstanie, jeden czy drugi, ale że od razu już mieli nakręcone i czekali tylko aż będą mogli wpuścić ten trailer, to takiego tempa się nie spodziewałem. W poprzednim roku mieliśmy Kubusia Puchatka. W tym roku będziemy mieli drugiego Kubusia Puchatka, ale jeszcze dodatkowo właśnie myszkę Miki. No i niebawem pewnie kolejne postacie, bo też ma być horror o Bambim na przykład. Ale słuchajcie, no zobaczyłem ten trailer i jest on okropny. Film kosztował 800 tysięcy dolarów, czyli 8 razy więcej niż Puchatek. I Puchatek był kiepski, a to zapowiada się chyba jeszcze gorzej? Także dajcie znać w komentarzach, czy czekacie na te wspaniałe dzieło. A więcej zapowiedzi na 2024 rok już niebawem w dłuższym odcinku, także subskrybujcie Galerię Horroru na YouTubie.